Jesteśmy uczciwymi, prawymi ludźmi, Polakami, Gdańszczanami i wiemy, co to jest dobro, co to jest zło, co to jest kradzież i tak dalej. Tu z tego miejsca chcę powiedzieć, że jeżeli Państwo postawią na tego człowieka, to zawsze tak będzie. Dlatego, że na niego można liczyć. Jeżeli będziecie chcieli, żeby Wam pomógł, to Wam pomoże. Jeżeli będziecie chcieli, żeby z Wami wygrał, to wygra, bo to jest człowiek prawy i sprawiedliwy i my jesteśmy z nami. No i jeszcze jedno środowisko naukowe powinno przekazywać prawdę i pan Kasper przekazuje prawdę. Wtedy właśnie pan Kasper, cudowny człowiek, naprawdę, aż serce ściska, to była jedyna osoba, która po prostu nas wysłuchała, która pomogła, nie zostawiła. My również, ludzie prawicy, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, ludzie szczerzy, Polskę kochający. My mamy na myśli osoby publiczne, radnych miasta Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości, posłów, senatorów, bo to jest nasze zobowiązanie. Bez względu na to, jak z drugiej strony będzie nienawiść pajała do nas, jak z drugiej strony będą nami gardzić, to naszym obowiązkiem jest pracować na rzecz Gdańska, Pomorza i całej Rzeczypospolitej, nawet z tymi, którzy nami pogardzają. Tacy ludzie jak Kacper powinien być z nami. W czasie wyborów wszyscy idziemy, żeby zagłosować za niego, za piękną rodzinę, bo jest taki prawy, taki prawdziwy Polak. Przede wszystkim zwycięstwa w wyborach nadchodzących do Sejmu i aby kontynuował pracę nad rozwojem Polski, to co już rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość 4 lata temu. Mało jest takich polityków. Ja na pewno będę głosowała na Kacpra Płażyńskiego i życzę mu właśnie, żeby dostał się i dalej tą swoją postawę, taką prawą, przekazywał i pracował w Sejmie. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy!